Marta Szymik-Telesz, witam w kolejnym odcinku programu Minęło w SCI, w którym to wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu cieszyńskiego podsumowują to, co działo się w ubiegłym miesiącu w ich gminach. Oto podsumowanie października w Wiśle. Zakończyliśmy pracę rewitalizacji pierwszego etapu skwerku na Oazie, skwerku niepodległościowego, w którym chcieliśmy upamiętnić trzech najbardziej znanych mieszkańców naszej miejscowości, którzy walczyli o niepodległość naszej ojczyzny. W najbliższym czasie mam nadzieję, że powolutku będą ruszały nasze stoki. Pierwsze przymrozki za oknem już się pojawiają. Przedsiębiorcy przygotowują się do sezonu zimowego, więc mam nadzieję, że w grudniu ruszamy z białym szaleństwem. Wszystkich Państwa zapraszam do Wisły na narty. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie w tym sezonie zimowym bawili u nas. W miesiącu grudniu oczywiście chcę Państwa również zaprosić do uroczystego otwarcia klubu seniora na dworcu PKP w Wiśle Centrum. To miejsce też już długo oczekiwane przez naszych mieszkańców, naszych seniorów. Mam nadzieję, że będzie takim miejscem, w którym każdy znajdzie swój kącik do tego, aby miło i sympatycznie spędzić czas z rówieśnikami, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Prace w tej chwili jeszcze trwają, ale to są już prace prawie, że tylko porządkowe, a więc w grudniu widzimy się na uroczystym otwarciu klubu seniora, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam. To było podsumowanie października, a już teraz bardzo serdecznie zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Minęło w SCI. Do zobaczenia!